serdecznie witam i proszę, jakie miłe zaskoczenie na samym początku. Mega, mega. Już 50 osób w pierwszej sekundzie. I oczywiście będę wam dłużny, a w nagrodę za to, że tak już jesteście oficie, tutaj bardzo gęsto na czacie, będą przedpremierki. Mamy 3 przedpremierki dzisiaj, dużo nowości, chyba same nowości, szczerze mówiąc. Oczywiście mam nadzieję, że wam te nowości się spodobają. Dzień dobry, gorąco oczywiście w waszą stronę. Rozpoczynamy audycję niedzielną. Jak zawsze, mam nadzieję, mega udaną. Zaczynamy mega pozytywnie, What a Feeling, a za chwilkę, zaraz po tym kawałku będzie pierwsza przedpremierka. Jeszcze wczoraj mnie trzyma dzisiaj. No to rozkręcamy fotka, pokażcie, że nie śpicie. Szanowanko, witamy serdecznie. Jak widzicie, najgorzej, że się śpiewało. Ale to dobrze, głos ochrypły jest głosem bardzo wskazanym, jeżeli chodzi o radio. I taki głos jak najbardziej się przyjmuje. Witamy żużlowców. Cześć domo, witam gorąco. Dzień dobry, gorące. No i ruszamy oczywiście, fotka. Oczywiście spokojnie, głos też się musi rozgrzać. Pozdrawiam od Briana. Pozdrawiamy serdecznie. Tak sympatycznie teraz kręcamy, bardzo delikatnie. Ale i tak też trzeba też grać oczywiście. Idealna na niedzielne popołudnie. Właśnie ta propozycja Melanie Amaro, Don't Fail Me Now. I to właśnie ta przedpremierka prosto jeszcze dzisiaj nadesłana przez Funkuela. Dawid, dzięki oczywiście wielkie. A remiksuje Funkuel, Dandy. I po raz pierwszy macie przyjemność usłyszeć właśnie tą nutkę. Cieszę się, że tutaj. Cześć, czołem, witam gorąco. Jest Brian. Now.
mówiłem, że będzie przyjemnie. I jest oczywiście Melanie Amaro, Don't Fail Me Now, jedna z pierwszych przedpremierek, które obiecałem, że dzisiaj puszczę i leci w waszą stronę. Już się ktoś tam pytał. Przedpremierki jeszcze mamy dwie, także one będą troszkę później. Za chwilkę coś to na pewno dobrze kojarzycie. Nieco innej, lekko innej wersji. Też będzie przyjemnie. Witam serdecznie kolejne osoby. Dzień dobry, oczywiście nadajemy z Tarnowa. Gorącego mam nadzieję. Bo dzisiaj łyżwy. Ale widzę, że mokrego. No okej. Dalej oczywiście, nie krótko. Can't stop playing. Oczywiście my nie przestajemy śpiewać, grać. Śpiewać nie będziemy. Nie potrafię w każdym bądź razie. Ale wiem jedno, na pewno będzie energicznie. Za sprawą takich kawałków jak ten. Mamy dzisiaj sporo, także spokojnie. Pamiętajcie, zajrzyjcie też do mojego Facebooka, bo secik nagrywany będzie tam dostępny. Pozdrowienia można, także zapraszam, wysyłajcie te pozdrowienia. Pozdrowienia dla siostry najlepszych dzikorek, proszę. No to poszło. Dla dziewczyn, dla czarnulek. A oczywiście koleżanek z Niedomic. Pozdrowienia dla całego Elbląga od Van Szoka. Pozdrawiamy. Pozdrowienia dla wszystkich z okolicy Biskupi z Radłowskich, proszę. Tarnowej Adriana, Nicole i Pawła. Maluczki. I jeszcze pozdrowienka dla Krakusów, Leszna Wielkopolskiego i dla wszystkich oglądających tak ode mnie. Maciulka, witaj. Na przedpremierkę od Fanquela. Teraz czas na drugą przedpremierkę. A oczywiście Dr. Dre, Snoop Dogg. Smoke weed every day. Od kogo remix? Razor. Dancing Bullets. I oczywiście zapraszam do tego pana naprawdę ostatnio. Mega pozytywne wrażenie, jeżeli chodzi o produkcje muzyczne. Razor, dzięki za ten kawałek.
czekam na kolejne produkcje, bo widziałem, że się już coś ciekawego zapowiada. O tego pana jeszcze będzie jedna produkcja dnia dzisiejszego na pewno, która bardzo mi przypada do gustu, ale to troszkę później. Teraz delektujemy się właśnie tą fajną pompeczką. Pozdrowienia mi dla tych, którzy naprawdę palą. Buziaczki, dzięki wielkie. Pozdro dla Łodzi, Kolumny i łaski dla ciebie, Tomo. Dzięki oczywiście. A wszystkich pozdrawiających z dedykacją właśnie ten kawałek. Niezła nutka, oczywiście. Tylko takie tutaj. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop chronic down in the line, The Doc in the back, sipping on yak. Clip from the strap, dipping through hoods. Pumping, Long Beach, Inglewood. South Central, out from the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of punk. Hej, to dawno cię nie widziałam. Bardzo się cieszę, że w końcu mnie zobaczyłaś. Mam nadzieję, że się nie zmieniłem. Nie postarzałem się za bardzo. Daro, dzięki oczywiście. Zapraszam jeszcze. Smoke weed every day. Się, że spokojna nutka. Nic bardziej mylnego. A za chwilę mego uderzenie. Hard 2015. Gra z Biza. Po kraj Biza. Lecimy oczywiście, moi drodzy. Fotka nie śpi. Pokażcie, piszcie, że jesteście. Jesteście. Bardzo mnie to cieszy. No to bądźcie gotowi. Podgłaszajcie swoje odbiorniki, jeżeli macie. Jeszcze nie na fulla podgłoszone. Przyda się. Z Niemiec. Dzięki, Kamil. Pozdrawiamy oczywiście. I teraz pytanie, czy na walentynki będzie coś ciekawego? Może coś się wymyśli. Jak wiecie, jestem wolny. Także raczej walentynki będę chyba z moją dziewczyną. A oczywiście o mikserze mówię. Down the hill, over the deep, so God happy, stay on me, stay on me.
sobie, jeżeli będę miał dziewczynę, która będzie chciała grać, jak najbardziej chętnie ją pokażę. Na razie nie pokażę, bo nie mam. Ale zobaczymy, co przyniesie rok 2015. Jestem oczywiście w dobrej myśli. Chociaż nic na siłę, jak to mówią. Słyszycie? Stare dobre hity powracają w nowych wersjach. I witam serdecznie. Przypominamy dużo nowości. Ta nutka oczywiście bez wątpienia do nich należy. Wszystko w mashupie od Komodo. A kawałek zmaszapowany na wiele sposobów. Zatytułowany po prostu It's Free. Gdzie trąbka? Poszło. Siemka. No to troszkę poskoczymy. Fiesta Love, moi drodzy. Samuel Kimiko. Marco Berscani. Chyba tak to się czyta. W każdym bądź razie najbardziej chyba hausowo pompująca wersja tego kawałka. Ja się wyciszam, a wy po prostu poczujcie wakacje już z tym numerkiem. Przy okazji kolejna sobie witamy. Dobry wieczór. Jeszcze nie. Dzień dobry. Wakacje już za rogiem. Wy jeszcze pamiętajcie, że walentynki za tydzień. Ha ha ha.
siemka, siemka, jeszcze raz witamy. Waledrinki, waledynki. Walentynki też będą. Każdy znajdzie swoją wersję. A jeżeli mowa o walentynkach, to za chwilkę właśnie coś pod te walentynki powolutku nakręcimy. Dla zakochanych i nie tylko. Wiecie, walentynki powinny trwać cały rok, nie tylko jeden dzień. No to jeszcze raz podkręćmy szybciej tą fotkę. Fiesta Love. Alo, alo, nie śpimy. Witamy, witamy. Coś na walentynki, moi drodzy, dla tych zakochanych i nie tylko zakochanych, tych, kto chcą też się zakochać może walentynki za tydzień. Jack Howard w utworze Break Again. Teraz pytanie, czy są tutaj jacyś zakochani? Jak słodko. Witamy serdecznie jeszcze raz, dzień dobry. Jak tam po weekendzie? Weekend oczywiście trwamy, go tutaj ratujemy na fotce. Przy okazji serdeczne pozdrowienia dla Kordusia, Nasti i wszystkich wiksiarzy z Chełmna. Od Gleby. My oczywiście bez Gleby pompujemy dalej. Aneta, dzięki. Remix.
Szatan. Czy ja wiem, za chwilkę oczywiście coś bardziej pod szatana puścimy, także spokojnie. Bonnie M pomalutku się rozrywa. A ja tylko przypomnę, stanutka specjalnie na nadchodzące walentynki. Aby w waszych związkach był tylko bal. Zawsze byłem romantykiem. Jakieś wątpliwości? Dedykację dla Gleby. Oj, przepraszam, niestety tej piosenki nie posiadam. Ta piosenka dedykacją na pewno będzie. Sunny. Ja już chcę wakacje. Ale to za niedługo. Czy sąsiedzi nie narzekają? Raczej nie. Na pewno nie. Siemka, dzięki oczywiście za pomoc, jeżeli chodzi o tamte lajki. Jesteście naprawdę mega pozytywni. Aż się fajnie gra. Natomiast od koleżanki dziękujemy za pozdrowienia, które wcześniej powiedziałem. Ale że jeszcze pijany na żywo? Nie jestem pijany. Ziemka, widzamy. Na początku obiecałem, że od Razora jeszcze jedna produkcja dość ciekawa, bardzo ciekawa zresztą, poleci i to właśnie ona się pomalutku wkręca. Nutka, która naprawdę mi się bardzo pozytywnie wkręciła. Naprawdę mega produkcja. Avalanche, Dancing Bullets, Razor. No i posłuchajcie, jak to naprawdę fajnie kopie.
pozdrowienia dla Toma Wiolki ze skręconą nogą po wczorajszej imprezie i trzeźwiej. Karolci, proszę, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że impreza mega udana i że może takie właśnie klimaty były. Dancing Bullets, Razor, Avalanche. To właśnie ta produkcja, naprawdę mega, dla mnie przynajmniej. Nie potrzebuję alkoholu, żeby się przy tym bawić. To o czym świadczy. Pozdrówcie tam zakochany ode mnie również Angelę przede wszystkim i Briana, jej chłopaka. No, żeby nie było. Zajrzyjcie też na YouTube'a, tam jest audycja oczywiście ze mną, z Brianem, z Angelą. W maju to było, fajnie było, może się kiedyś powtórzy. Siemka, siemka, witamy! Pamiętajcie, Polak też potrafi, świetna nutka, jeszcze raz Dancing Bullet Razor, a za chwilkę kolejna produkcja z polskiej ręki. I co najważniejsza, jeszcze przed premierka, przed chwilką, dosłownie dwie minutki przed audycją, otrzymałem ten kawałek You and I, a remiksuje Is Freaks, którego niejednokrotnie mogli się słyszeć, choćby nawet na SK Live Remix i jego remiksy właśnie u Płotka, którego też miałem przyjemność poznać, porozmawiać, zrobić sobie selfie. A co tam? Tym razem oczywiście Is Freaks, You and I, fajna propozycja, posłuchajcie. Siemanko, siemanko, witamy! Podziw, że Polak potrafi tak fajnie zremiksować ten kawałek Is Freaks, zakodować, zapamiętać, bo ta piosenka jest właśnie podesłana po to, żeby promować, a jest co promować oczywiście. Już za chwilkę pompujące klimaty dla tych, którzy już oczekują coś mocniejszego, pompującego. Chociaż ta nutka też jest mocna wbrew pozorom. Będzie bounce? Od Konopi. Brzmi kusząco, ja wiem. Witamy, witamy. Brian.
Angela też słucha, pozdrow to słoneczko twoje ode mnie oczywiście. A my oczywiście, moi drodzy, wracamy. Konopia Bounce wkręca właśnie w tym momencie. Przygotujcie się na mega, kolejne mega mocne uderzenie. A żeby później nie było, że nie ostrzegałem. Ostrzegam! Kiedy wpadasz do was, oczywiście teraz będzie pościg za niedługo, mnóstwo czasu, mam nadzieję, imprezy nie będzie, przynajmniej u nas, można coś organizować, Brian. Oczywiście numerki mamy, zadzwonimy, zgadamy się i obgadamy szczegóły oczywiście. Umpa, umpa, pękła gumka. Nie wiem, nie zazdroszczę chyba. I proszę, konopia nawet, proszę. Mówiłem, że będzie pompująco. Także, moi drodzy, właśnie produkcja od tego pana Bounce fajnie wyszło. Jak fajnie wyszło, to oczywiście promujemy. Estoy cantando. I właśnie teraz również z nowościami Sioro. Perdoname, moi drodzy. A bo tu leguje Spence. Dla tych, którzy nie słyszeli, oczywiście spokojnie. Bo oczywiście secik nagrywany, wideo też jest nagrywane i wszystko będzie dostępne na moim fanpage'u. Szukajcie Tomo VIP na Facebooku, lajkujcie. Perdóname mi nena. Yo no te lo creo, que no tienes pena. Estoy cantando. Witam serdecznie. Te estoy diciendo. Estoy cantando.
cantando. Estoy cantando. Te estoy diciendo. Idziemy dalej oczywiście, również mocno. Do you know? Jeszcze pamiętam z tą melodyką Children w tle. A tym razem Is Cure odświeża tą produkcję. Cześć, witam cię domo, witam serdecznie. Jeszcze raz gorący dzień dobry. I ziemka, ziemka. Pozdrawiam księdza proboszcza z Fary. Dziękuję za kolędę, by więcej takich śruba podpisane na samym końcu. No to pozazdrocić tylko. Ja a propos kolędy, to już miałem kolędę. Muszę w końcu ten awatar zmienić. Dalej mam czapkę Mikołaja. Zrobię to jutro. I tak codziennie. Witam serdecznie. Jeszcze raz gorący dzień dobry w waszą stronę. I teraz wchodzimy z tą nutką, która ostatnio mi tak siedzi w głowie. Nie wiem, jak rozliczenie podatkowe w tym okresie. Jest tragedia. Nie może wyjść. Mega produkcja. I jeszcze dziwię się, że jeszcze nie grałem tego nigdy na focy, chociaż bardzo długo już ten kawałek mam u siebie na kompie. Oryginalnej wersji oczywiście. Thank you.
raz musiałem to przepić. Tak, żeby później jak ktoś oglądał, żeby nie wiedział, z czego się tak śmieje, to powiem. Koleżanka napisała: stary, co trenujesz? Klata jak u pirata. Ja po prostu to wszystko biorę na klatę, może dlatego. Uciekają, do zobaczenia, do usłyszenia. I pamiętajcie, wszystko nagrywane będzie dostępne na moim fanpage'u. Szukajcie Tomo VIP na Facebooku. I tak, moi drodzy, za chwilkę kolejna nowość. I jest ta nowość. Ładnie weszło. You know? That's it? Dead, yeah, jak ja to czytam. To oczywiście Oliver Heldens. Jeszcze świeżutka, jeszcze gorąca propozycja dla tych, którzy nie słyszeli. Za niedługo prawdopodobnie będzie w SC. A wy macie już tą przyjemność słuchać tego kawałka tutaj. A więc słuchajcie. Świetna propozycja. Na niedzielę. Oliver Heldens, you know. Już wiecie. Zgłoszę cię do chłopaków do wzięcia. Wczoraj ten temat był poruszony na prywatnej imprezie, że tak powiem. Niestety nie przyjmą mnie, ponieważ mam wszystkie zęby. Na przykład. Pozdrowienia dla Madzi, która walczy dziś z kacem. Pozdrawiamy Wiolcia, pozdrawiamy też, pozdrawiam serdecznie, wracaj do zdrowia. A na kaca najlepsza jest praca. Jeszcze chwilka i kolejna polska produkcja. On Your Side, zatytułowany kawałek. Calvin Remy. We'll be right back.
Można powiedzieć, że kolejna produkcja na walentynki zbliżające się. Pamiętajcie, za tydzień te walentynki. Ja też pamiętam o tych walentynkach, które ponoć były obiecane mi, no. Kilka kobiet, pań wzięło adres. No i czekam na te walentynki. Kolejna produkcja, oczywiście Calvin Remy, On Your Side, a remiksuje Ardo. Jeżeli jesteś zakochany albo chciałabyś być zakochana, zakochany, to ta piosenka z dedykacją dla ciebie. Podoba się? Muzyczny orgazm to nazywają, co mnie bardzo cieszy. Jej. Ale zgodzę się po części. All Night Long. Taka popływająca propozycja ode mnie. Jeszcze raz siemanko, witamy. Oczywiście audycja nagrywana jeszcze dzisiaj dostępna na moim Facebooku, fanpage'u. Zapraszam tam oczywiście. W tym momencie Tyron Happy, All Night Long.
oczywiście, moi drodzy, te walentynki, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja wam wierzę, że naprawdę dojdą. I tymczasem, nieco troszkę delikatniej, ale również bardzo przyjemniej, Get Over You. Glow in the Dark oraz Adam. I również Danutka po raz pierwszy właśnie u mnie na audycji, po raz pierwszy na fotce. I mam nadzieję, że wam też przypadnie do gustu. Wita się, prezes, witam serdecznie. Moi drodzy, wszystkie dzisiaj produkty, które leciały, były jak najbardziej nowiutkie, świeżutkie i jeszcze nigdy nie grane. Także mam nadzieję, że będzie to oczywiście słuchać na spokojnie w domu. A wszystko jeszcze raz przypominam, nagrywane jeszcze dzisiaj. Postaram się to wszystko ładnie wrzucić, spakować wam, abyście mogli mieć odsłuch i również spokojnie zobaczyć, co się tutaj działo, chociaż za bardzo nie ma co oglądać. Ale niektórzy to lubią i to szanuję. Oczywiście. Get Over You to oczywiście ostatnia propozycja z mojej strony. Za to mega, mega, mega audycję. Bardzo dziękuję. Ja pomalutku jeszcze postaram się uratować ten weekendzik. I zobaczymy, co jeszcze da się z niego wycisknąć. Wycisnąć. Tomek, Tomek. Tomek. Wystarczy, że wpiszecie Tomowi na YouTubie, też mnie tam znajdziecie spokojnie. A tu jeszcze niektóre osoby przychodzą, także witam serdecznie. A czemu VIP? Żeby mieć w klubach darmowe drinki. Kilka razy się udało. Moi drodzy, jeszcze raz zapraszam również do tych panów, którzy posyłali mi dzisiaj przed premierki. Do Razora. Zapraszam do niego, zapraszam też do Funkuela, oczywiście Dandy. I zapraszam również do East Freaks, jak i oczywiście jak najbardziej do mnie. Tomowi szukajcie na Facebooku. Jeszcze raz mega podziękowania za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Prawdopodobnie we walentynki. Albo na pewno niedziela po walentynkach. Będzie gorąco, gwarantuję. Już się rozgrzewam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie.